Policjanci w trakcie dnia otwartego opowiadali zwiedzającym o swojej codziennej pracy oraz przedstawiali te mniej typowe aspekty swojej działalności. Proces selekcji jest dosyć ciężkim procesem. Są testy sprawnościowe, dosyć bardzo wymagające, prawda? Na końcu są testy medyczne, zdrowie, badani jesteśmy tak szczegółowo. Goście mieli również okazję przymierzyć policyjny sprzęt i lepiej poznać funkcjonowanie jednostki. Razem pełnimy służbę od marca tego roku po kursie specjalistycznym w Sułkowicach. Demon praktycznie jeździ ze mną cały czas w patrolu, jeździmy po terenie całego miasta plus całego województwa. Specjalizuje się w wyszukiwaniu, odnajdowaniu osób, sprawców przestępstw. To są jego zadania główne.